umówione spotkanie. Fest, dobry dzień na wakacje, no i wakacyjne połączenie teraz z Frelą Blue. Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie chłopcy i witam wszystkich słuchaczy Radia Fest. Witamy cię bardzo serdecznie. Witamy, Frelciu, no musimy cię zapytać, bo śpiewasz piosenkę Nie mam co łablec i my o tym doskonale wiemy, ale teraz tak, jak a wygląda... A powiedz, a ty w to wiesz, Marcz, że ona w Niemcach tyle lot mieszka i ona nie ma co łablec, ty. Nie, no ja wiem, że ma co łablec, ale piosenka Nie mam co łablec, no wiesz, jednak co nieco podpowiada nam tytuł, tak. Natomiast powiedz nam, Frelu, bo często bywa tak, że pakujemy się właśnie na ten wyjazd wakacyjny. Wczoraj nawet to też chyba, czy w sobotę Marcin Godzik o tym mówił u nas na antenie. No i jak się pakujesz, no to widzisz, co tam do tego pakuje żona, tak? Czyli wrzuca te kosmetyki, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby czuła się swobodnie i dobrze. I to tak wygląda, że to są takie 3-4 walizki, a my, faceci, mamy jedną walizkę i to taką jeszcze upchaną i wystarczy. To jak to jest, że wy tego wszystkiego musicie tyle ze sobą zabrać, a tylko, broń Boże, powiedz, że... nie bierz tego, to od razu ta mina, jak się widzi u kobiety, to a nie sugeruj, ale ty za dobrze, a już ty wichnich jest widać coś z polityką, może ja. Nie mam nic wspólnego z polityką, jak naprawdę. Nie możesz tak pytać, a już sugeruj odpowiedź. Powiedz, Frela, że ty no w jednej taszce jedziesz i koniec. Powiedz tak, Ola, no. Ale ja naprawdę, znaczy nie całkiem. Raz muszę wam powiedzieć tak. Hop myśli ino o sobie, bez też od mojej, no jedna taśka, a baba myśli o całej rodzinie i ona potrzebuje więcej tasiek, bo ona jeszcze myśli o innych. Aha. I ona i widzisz, o jak ci, myśli, widzisz, tak. Jak ci sikła. A dwa, to ja naprawdę jest staroharcerka i ja się spakuję do małej taśki takiej sportowej, ale potem myślę o rodzinie i mam tak, jedna cała wielkotaśka, kaj są same gry, zabawy, jakieś paletki, jakieś różne rzeczy, jakby tam na przykład nie było fajna pogoda, i trzeba było się w coś zagrać i pobawić, że... Czyli jakbyś jechała nad Polskie Morze, powiedzmy tak od razu, no wiadomo. No w tym roku, bo ostatnie lata było pięknie na Polskim Morzu. No tak, morzu. tak. No, potem mam jedna tasia, bo wiem jak to jest z moimi dziełami. One potem takie całkiem czorne szczewiki wciepują do tej tasi, to godą, jedna jest wielko tasia, to wszyscy mają te wszystkie szczewiki. I one potem je na końcu czorne jak świnia, ale tam są same szczewiki, ja? Tak, no, a potem oczywiście, no ja potrzebuję rzeczywiście jeszcze jedna taśka na kosmetyki, ale tako mało, tako mało babsko tasia, ja? Mhm. Potem potrzebuję jeszcze jedna na te wszystkie kable, MP3, komórka, laptop i aparat fotograficzny, bo ja też lubię fotografować i potrzebuję tam różne akcesoria. Mhm. No i ja jeszcze mam ta gitara i te śpiewniki ze sobą, dlatego ja muszę mieć duże auto, ale tak, jeżeli chodzi o ciuchy, ja, to ja mam rzeczywiście taką mało taśkę upchaną, bo ja na urlopie lubię... Ja lubię kemping i namioty. Ja tak bardzo... Ale dobra, coś przepraszam, że się wtrącę, ale ja już nie chcę tego cygaństwa słuchać. To w takim razie ty na ten łony jedziesz chyba z tirem, a nie z kempingiem. No. Nie no, ja mam srogie, a to jeszcze mam taki bagażnik na dachu, także nam tam wszystko wlezie, nawet pies wlezie i też jeszcze ma miejsce. A powiedz, no bo mnie ciekawi dur tak o tej gitarze, godosz o tej gitarze, umiesz ty richtig na gitarze grać, czy tak, no trochę tu noż bajerujesz w tym radiu, Ola. Wiesz co, ja zaczęła grać na gitarze, jak miała 9 lat. A możesz przy sobie gitarę, weź no, zagraj coś, no. Ty mógł mi też wcześniej powiedzieć, ja mam tu kaś, ale ja bym musiałem rozpakować, nastroić. Aha. Nie wiem, ale to za czasu. Tydzień, za tydzień, jak się będziemy łączyć, być tak uprzejmą. Coś nam tam za i pośpiewamy sobie razem. Słuchaj, obozowego na przykład. Zobacz ty się i no tam w internecie, jak wbijesz moje imię, nazwisko, to mnie znajdziesz tam z gitarą 100% na żywo. Ja, ale to... Ja na żywo? Bo na właśnie żywo. Tam różnie może być, nie? Na żywo. Ja ale dobra, umówmy się na drugi tydzień, rozpakuję gitarę i wam coś zagrać. Ale chodzi mi, żeby takich tych harcerskich, czy pamiętasz, nie? Ja pamiętam harcerskie, ja pamiętam. Okej, przygotujemy się, tak jest. Ja, cieszę się, fajnie, super. Płonie ognisko, a chycisz to? Z jakiego duru? Płonie ognisko w lesie. A ja znam jeszcze inna wersja. Płonie trabancik w lesie, pamiętasz to? Pamiętam, ale to ty, to jak ty to znasz, to ty wcale taką młodość już nie jest. No to nie, ja lata? Mam moje 45 lat jest mi dobrze. Ale to powiedz ci, nie wyglądasz na to. No to bardzo dobrze.
To dziękujemy bardzo. Już teraz wiemy, jak się frela pakuje, czyli samochód musi być dość obszerny, aby to się wszystko pomieściło. No, nie a jeszcze jedna mu prośba, bo jak ty tam w tych Niemcach jest frela, przygotuj też fragment piosenki Junge Kombalwidy na poniedziałek. Na pewno nie. Nie? Czemu? Nie, bo ja tych niemieckich śladów bardzo nie lubię. Na ile lubisz mieszkać? Lubię czy nie lubię, ja była bajtlem, ja 13 lat, jak moja mama mnie tam zabrała, także wiesz, ja nie mam nic innego wyjścia. No jasne. Pięknie ci dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. I za tydzień będzie frela z gitarą, tak można powiedzieć. Ja, frela z gitarą, będzie dla nas parą. Dalej gitara, frela, o widzisz. Patrzcie, już sztymuje się, widzisz. Ja widzę, że macie świetny humor. To ja was bardzo pozdrawiam, naprawdę, że się za wami stęskniła. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Fest. Dziękujemy bardzo. My również cię pozdrawiamy. Do usłyszenia. Nowych kecek nie kupuję, bo pieniędzy nie marnuję. Najpierw schudna, co tam musza, potem się na nowe skusza. Jak już kupię nowe szaty, stare potargą na szmaty. Teraz muszę ponarzykać, bo już nie mam co oblikać. Nie mam co oblikać. Mam szczewiki, bez te szykowne nawyki. Taśki, paski i apaszki, stare na nie przedą flaszki. I galoty mam ściochane, na życi są połotane. Mam też jedne stane dżinsy, bo na lepsze nie ma pieniędzy. Nie mam to. Dała mi sąsiadka szpetno angielską.